Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym spotkaniu. Dzisiejsze spotkanie ma związek ze zmianami, jakie w ostatnich dniach zaszły w sztabie szkoleniowym pierwszego zespołu. Dotychczasowy trener, pan Dawid Szulczek, otrzymał propozycję tak zwaną z tych nie do odrzucenia. To jest propozycja objęcia pierwszego trenera zespołu ekstraklasowej Warty Poznań. Klub Wigry Suwałki nigdy nie robił problemów oraz był zawsze za rozwojem swoich zawodników, jak również trenerów, i dlatego w tej sytuacji postąpił również tak samo. Zarząd klubu podjął rozmowy z przedstawicielami klubu Warty Poznań i doszło do zawarcia odpłatnej umowy transferowej, na mocy której trener Dawid Szulczek rozwiązał za porozumieniem stron umowę z naszym klubem, jak również zawarł umowę na usługi trenerskie z zespołem Ekstraklasy. Trenerowi Dawidowi życzymy powodzenia na dalszych etapach kariery zawodowej. W międzyczasie zarząd klubu podjął działania, jak również rozmowy w celu zawarcia umowy z nowym trenerem. Cieszymy się bardzo, iż propozycję współpracy przyjął obecny tutaj pan trener Grzegorz Mokry, który od dnia wczorajszego pełni funkcję pierwszego trenera zespołu Wigier. Powrót trenera do Suwałk po 4 latach, gdyż w latach 2015-2017 pełnił rolę tutaj już asystenta trenera, najpierw Donatasa Wencewiciusa, następnie Dominika Nowaka. Cieszymy się bardzo, witamy ponownie w Suwałkach. Liczymy, że wiedza, jak również dotychczasowe doświadczenie zawodowe trenera, ponad 90 meczy na poziomie ekstraklasy w roli asystenta, ponad 130 meczów na poziomie pierwszej ligi, jak również w ostatnich miesiącach samodzielne stanowisko pierwszego trenera zespołu rezerw Miedzi, pomoże nam w realizacji celu, którym jest postawiony przed zespołem, to jest awansu zespołu do pierwszej ligi. Witamy jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Daję głos do trenera. Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie. Bardzo chciałem podziękować za złożoną ofertę, za zaufanie powierzone mojej osobie, całemu zarządowi. Jest mi niezwykle miło wrócić do Suwałk z tego względu, że mam tutaj bardzo dobre wspomnienia, zarówno te zawodowe związane z wynikami, czy też z indywidualnymi sukcesami zawodników, których miałem tutaj przyjemność prowadzić, tak jak chociażby Damiana Kądziora czy Augustyniaka Rafała, którzy skończyli, jakby nie skończyli, ale już są teraz na poziomie nawet reprezentacyjnym. Osobiście sam też bardzo dobrze wspominam ten pobyt ze względu na ludzi, których tutaj poznałem, z którymi cały czas miałem też kontakt. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby rozwijać zespół, żeby wyniki tego zespołu były na miarę oczekiwań całej tutaj społeczności w mieście i oczywiście na miarę oczekiwań zarządu. Tak jak powiedziałem, dziękuję za zaufanie, bo te Suwałki, mimo tego, że tutaj byłem nieobecny, gdzieś cały czas się przeplatały, zarówno jak wracaliśmy tutaj z Miedzią, czy Wigry przyjeżdżały do nas, niezależnie też kto był trenerem, mieliśmy tutaj zawsze kontakt, mogliśmy ze sobą rozmawiać na temat drużyny. Czasami ci zawodnicy Suwałk też pracowali dalej ze mną, czy z trenerem Nowakiem, jak to miało miejsce chociażby w Miedzi Legnica. Więc tak jak mówię, bierzemy się do ciężkiej pracy, żeby drużyna szła jak najwyżej w tabeli i też do przodu. Jakieś decyzje, najbliższe decyzje? Jeśli chodzi o sztab pierwszego zespołu, to sztab zostaje w dotychczasowej formie, tak jak wyglądał za czasów pracy trenera Szulczka. Więc zostaje dwóch asystentów, trener Donatas Wancewicius i trener Arek Szczerbowski, plus Karol Salik, plus oczywiście kierownik zespołu i cały sztab medyczny. Tutaj nic się nie zmienia, jeśli chodzi o jakby decyzje kadrowe i kształt kadry zawodniczej na przyszłą rundę. No to jeszcze to wymaga czasu, oczywiście mamy już jakieś plany. Ja wcześniej przyglądałem się zespołowi na wideo, oglądałem też ostatni mecz na żywo, ale to jest za krótki czas, żeby już teraz na szybko podejmować jakieś decyzje personalne. Ja pytam też do prezesa, na jaką kwotę opiewała ta umowa transferowa, o której pan wspomniał? Umowa zawierała klauzulę tajności, więc tutaj przemilczmy. Od czego zacznie pan pracę? Od
spotkań z zawodnikami, obserwacji? Zaczęliśmy tak naprawdę pracę od wczoraj. Mieliśmy krótkie spotkanie, później trening, gdzie tak naprawdę ja najbardziej wolę przemawiać na boisku, bo uważam, że tylko tam zawodnicy mogą podnieść swoje umiejętności, też je pokazać nowemu trenerowi, więc dużo czasu będziemy spędzać na boisku. Mamy też zaplanowane 3 odprawy taktyczne, gdzie będziemy pokazywać zarówno te pozytywne i dobre zachowania ze wcześniejszych meczów, jak i pewne rzeczy, które wymagają korekty. Jutro też rozmawiamy na temat przeciwnika, więc tak naprawdę łączymy tą pracę na boisku i na sali odpraw, gdzie boisko przeważa i jest tego więcej. Po obserwacji tych meczów na wideo i tym na żywo, jakie takie wnioski, jak gry grają, czego brakuje, żeby oglądał Pan to spotkanie na wyjeździe. Na wyjeździe bardzo mało punktów zdobyliśmy. Czego brakuje tej drużynie, żeby więcej okazji stwarzała i była bardziej skuteczna? Myślę, że tutaj duży problem to przejście z fazy atakowania do bronienia. Niestety mamy dalekie odległości od siebie, to wymaga korekty z tego względu, że drużyna doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że strzela mało bramek, więc dużo ludzi, dużo zawodników angażuje się w grę ofensywną, ale niestety były momenty takie, chociażby w tym ostatnim meczu, że odbywało się to bez kontroli fazy przejścia i przeciwnik tak naprawdę jednym, dwoma podaniami zdobywał bardzo dużo terenu, przechodził już pod naszą bramkę. I tu na pewno na tym chcemy pracować, chcemy to skorygować, żeby po stracie piłki na połowie rywala zespół był w stanie tą piłkę ponownie odzyskać daleko od własnej bramki, a bliżej bramki rywala, żeby nie wymagało to takiego biegania po 70 metrów spod jednej bramki do drugiej. Ja pod bramką przeciwnika, czy jakieś zmiany kadrowe, też mało tracimy, mało strzelamy. Ja jako nowy trener nie chciałbym rozmawiać na temat personaliów czy na temat taktyki już dzisiaj, z tego względu, że zawsze zmiana trenera to jest jakieś zaskoczenie, zawsze to jest jakiś też niepokój w drużynie rywala, więc to tak naprawdę pokaże najbliższy mecz. Mam swoje pomysły, chcę je też wdrażać stopniowo, nie na zasadzie takiej rewolucji od pierwszego dnia, z tego względu, że uważam, że trener Szulczek wraz ze swoim sztabem wykonywał bardzo dobrą robotę, o tym świadczyły wyniki z poprzedniego sezonu, wyniki też obecnie, więc nie będzie na pewno to forma rewolucji, ale pewne drobne korekty na pewno wprowadzimy już w tym tygodniu. Dwa mecze ciężkie niezwykle i z Chojniczanką Chojnice i z Elblągiem. Jaki pomysł na to pierwsze spotkanie? I nadzieje też, jakie są związane z tymi meczami ciężkimi. Na pewno chcemy poprawić sytuację punktową związaną z meczami wyjazdowymi. Tak jak Pan powiedział, Chojniczanka to jest zespół, który jest jednym z faworytów do awansu. Jest to zespół, który gra ciekawą piłkę, gra z systemem z trójką środkowych obrońców, więc też musimy do tego odpowiednio dostosować swoją taktykę. Na pewno nie jedziemy tam po remis, nie jedziemy tam tylko po to, żeby się bronić i przetrwać, ale będziemy też chcieli pokazać swoje walory w ataku, bo myślę, że zespół te walory ma. To, że strzela teraz mniej bramek, jest to związane jakby nie tylko z formą zawodników ofensywnych, ale z całym zespołem, z tym jak my zajmujemy pozycję na boisku, zaczyna się tak naprawdę atak od bramkarza, a kończy dopiero na napastniku. I napastnik też musi mieć odpowiednią ilość podań w pole karne, musi mieć ilość wykreowanych sytuacji, żeby tych bramek strzelał więcej. Więc nad tym pracujemy, będziemy starali się to poprawić. Czasu niestety jest mało, jak to zawsze w piłce, na ogół tego czasu jest mało i trenerzy narzekają, ale myślę, że w te 5 dni pracy można już pewne elementy rozwinąć. W jakim stopniu szacuje Pan szansę awansu? Trzeba być w barażach, to na pewno, bo jednak do czołowej dwójki mamy taką stratę, że nie da się chyba odrobić. Co zrobić, żeby zająć 6. miejsce, bo to takie ostatnio daje z barażu awansy i do pierwszej ligi, i do ekstraklasy. Ja jestem też realistą i sytuacja w tabeli jest dosyć jasna. Te pierwsze 2 miejsca wytworzyły sobie sporą przewagę punktową. Później jest grupa pościgowa, która obejmuje naprawdę kilka zespołów, które tutaj mogą jeszcze odwrócić losy. Chociażby Motor, który jest poza miejscem barażowym, a ciągle ma aspiracje, jest zespołem silnym. My na ten moment tracimy 1 punkt do miejsca barażowego, ale takich zespołów jest więcej. Więc tutaj jeden mecz
już tą tabelę wygrany czy przegrany zdecydowanie zmienia. Co trzeba poprawić? No na pewno punktowanie na wyjeździe, bo gdyby z tych wyjazdów było chociażby 5-6 punktów więcej, no to wtedy na pewno Wigry by tę pozycję barażową miały bardziej pewną, bardziej stabilną. To nie jest łatwe, bo wiemy, jak wygląda chociażby podróże Suwałk, ile zajmują czasu, ile zajmuje później regeneracja po tych podróżach. Inny jest sposób gry na wyjeździe. Często, kiedy niestety przeciwnik zdobywa bramkę, wymaga to prowadzenia gry większej ilości zawodników angażowanych w atak. Też często dlatego Wigry nadziewały się na groźne kontrataki i te mecze były rozstrzygane na niekorzyść. Będziemy pracować nad tym, żeby z tych wyjazdów przywozić po prostu więcej punktów. To tak kończąc, podoba się Pan Suwałka? Ja powiem szczerze, i to nie jest jakaś kurtuazja, my byliśmy zawsze zakochani w Suwałkach, jeśli chodzi o przyrodę, o możliwości, o takie prowadzenie takiego spokojnego życia. Tak? Tutaj ludzie są bardzo życzliwi. Jest, jeśli znajdę oczywiście na to czas, gdzie wypocząć, chociażby wycieczka na Wigry. My też prywatnie mamy psa, więc gdzie on tutaj był zakochany, czy kąpał się w Hańczy, czy jechał na Wigry, czy gdzieś tutaj nad Arkadię z nami chodził. Więc jeśli chodzi o takie walory do mieszkania i do podobania, to zawsze Suwałki wspominaliśmy bardzo dobrze.